Jesteście zabiegani, to i tak y, tego człowieka nie przebijecie. Z nami Krystian Pietrzak, po pochodzący ze Szczecina, biegacz ultra. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin. No bo Krystian biega, słuchajcie, sobie tak no, po 300 km po górach, także pewnie dla ciebie podbiec do autobusu to żaden problem, co? Tak, tym bardziej, że wychodzę na ostatnią chwilę. No, nie dziwię się wcale w tej sytuacji, ale zupełnie serio, biegasz w zawodach po 300 km to jest, słuchajcie, odległość jak Stąd, ze Szczecina do Torunia w linii prostej. Próbowałeś kiedyś tak się przemierzać? Nie, nie, Pojechać samochodem? Długie dystanse samochodem również, ale faktycznie bieganie ciekawsze. Nie, bieganie ciekawsze. No dosłownie jesteś jak Forrest, Forrest Gump, to mi się tak od razu skojarzyło. On wstał i zaczął biegać nagle i przebiegł tak sobie parę razy Stany Zjednoczone, jak dobrze pamiętamy. No a ty jak wpadłeś na ten pomysł tego ultra biegania? Ultrabieganie to tak weszło troszeczkę w praniu. Zaczynałem najpierw od biegania sprintów w Szczecinie, w klubie mm. lekkoatletycznym, dawniej Budowlani Szczecin, później MKL. I gdzieś tam poprzez jeszcze okres studiów trzymałem się tych biegów sprinterskich. Także droga była długa, i, i zanim te ultrabiegi się pojawiły, 10 lat temu. No, to w międzyczasie były jeszcze sprinty. No, bo wielu z nas no, sobie nie wyobraża nawet maratonu przebiec, to, to przecież 42 km z hakiem, a 300 kilometrów? <grym> ja też sobie nie wyobrażałem maratonu, bo byłem biegaczem 400 metrowym, no a teraz nie? będę biegał 400 km. <grym> 400 jeszcze. Aha, no to za 300, nie? Jak można 400 przebiec, oczywiście? Kto da więcej? 300 już przebiegnięte, <laughs> więc trzeba teraz sięgnąć wyżej. Nie No właśnie wracając do, do Foresta Gampa, on chciał, jak, jak chciał spać, to spał. Kiedy był głodny. To jadł. A jak to u ciebie w ogóle wygląda w takim razie yy, yy, w czasie takiego biegu? No, jeśli mam takie długie, długie starty, właśnie typu 300, 350, 370 kilometrów yy, przez góry, to faktycznie tak. Przez góry jeszcze. Tak, to jest najczęściej to jest teren alpejski, także tam są ciekawe biegi i. Zakładam sobie zazwyczaj tak, że do 30-40 godzin staram się najpierw nie spać, i później dopiero jakaś tam godzinka, dwie i, i koniec. A to śpisz w trakcie biegu <coughs> biegnąc? Zdarza się, ale to już pod koniec raczej, raczej staram się unikać sytuacji, gdzie, gdzie muszę przysnąć się w trakcie biegu, bo to nie zawsze jest bezpieczne. <coughs> bez Można gdzieś zboczyć na... na przykład, tak? na przykład tak no, się biega po górach. <coughs> Tak, tak, to czasami są ciężkie tereny i single trail, albo jakaś przełęcz e, alpejska, bądź e, wulkan Tadew e, na Teneryfie, także tutaj trzeba uważać. No bo nie ma żadnej przerwy, tak? Nie możesz nie, do hotelu nagle wyskoczyć na 8 godzin i, i biec dalej. No nie, no nie, jeżeli zejdę z trasy, no, a jest to nie, w żaden sposób nie jest to um, uzasadnione, może dyskwalifikacją się skończyć, um, Przerwę mogę zrobić. Oczywiście mogę usiąść na trawie, położyć się w lesie, drzemnąć 15 minut, tylko że czas y, idzie dalej. A w tym sensie, no tak. Także to są biegi non-stop i czas, jest trasa, jest dystans, i kto pierwszy, ten lepszy. A jeść? Co w tym czasie? no, Częściowo są organizowane stacje odżywcze, jak to bywa. Biegi są najczęściej, w których ja biorę udział w formule takiej semi-autonomii, czyli są stacje odżywcze co ileś 10 kilometrów, bądź też life basy, base campy tak zwane, gdzie jest przepak i gdzie jest torba sportowa, gdzie można coś ciepłego więcej zjeść albo dłużej odpocząć. A co Ale... trzeba zjeść, właśnie, żeby móc przebiec tyle kilometrów, aż właściwie w moim przypadku najlepiej sprawdza się to, co najczęściej ląduje na stole, czyli w pewnym momencie, kiedy ekstremalne wysiłki mają miejsce, odwołuje się do tego, co mój organizm zna najlepiej, czyli to jest normalne jedzenie, coś, coś na ciepło, co niekoniecznie ma związanego z jakimś um, typowo sportowym odżywianiem typu żele i tak dalej. Czasami wystarczy zupa zwykła, czasami jest to pasta, szczególnie makaron, jeżeli chodzi o biegi i w, we Włoszech to bywa, że. Karbonara, taka jest, są z góry, które zjadamy. <gry> Oczywiście. A co czujesz w takim razie w trakcie takiego biegu? Jak sobie radzisz z kryzysami, bo one przecież muszą y, występować? Na przykład, no, jesteś przy setnym kilometrze i już masz dosyć, i co hmm. wtedy? No, takie sytuacje się pojawiają i te kryzysy nie pojawiają się zazwyczaj raz, tylko kilkakrotnie w trakcie takiego startu, i z tymi kryzysami gdzieś e, radzi, uczę się radzić sobie już zawczasu. Co trzeba sobie mówić w głowie, mówić do siebie, żeby, żeby no, 100 kilometrów mieć już w nogach, a jeszcze, no to jeszcze 200 wytrzymam? E, Fakt faktem, że już w okresie tych kilku lat moich startów wyrobiłem. Sobie taką jedną czy dwie mantry, które gdzieś tam powtarzam w myślach i które w najtrudniejszych momentach przepychają mnie gdzieś troszeczkę dalej do następnego punktu, do następnego drzewa, do następnego zakrętu, do następnej górki. Um, ostatnio, tak bardziej zacząłem spoglądać na to bieganie, troszeczkę jak taki, mówię do siebie, że jak taki trochę dieselek jestem. Nie? Rozpędzam się powoli, ale już jak idziesz, to. to... Ale na Ziemię y, trudniej odpalić. No więc właśnie dlatego mówię. Że już Jak się rozpędzisz, to już, to już wtedy się wszystko toczy. A na mecie? Jak A na czujesz? mecie jest radość. Najczęściej. Czasami. Pamiętasz jeszcze start płacz. wtedy? Ym, tak. to Myślę, że generalnie to jest tak, że właściwie na starcie wizualizuję sobie to, co będzie na mecie. I to jest pewna technika zaczerpnięta z psychologii sportu, która pozwala mi gdzieś. Dokończyć ten bieg poprzez tą wizualizację, i wtedy stoisz na starcie, i widzisz, jak wbiegasz oczami, wyobraźnie widzisz, jak wbiegasz na metę, i, i to najczęściej się realizuje. Niesamowite. A ile po takim biegu i jak właściwie musisz odpoczywać? Na początku mojej drogi przygody z długimi dystansami, czy ultradystansami, ta regeneracja wy była wymagana w dłuższym czasie, dlatego miałam tych startów tam trzy, może cztery w sezonie. W tej chwili e, ostatnie sezony biegam już po 15 ultrabiegów, więc te... takich po 300 kilometrów nie ciekawe? zawsze, nie, nie, to są również krótsze dystanse, to jest od 50, 100, nie, co tam... 120. Co to tam 100 takie 50 kilometrów, prawda? <laughs> Wszystko się liczy, wszystko jest, się sumuje i to jest to, co trzeba zrobić, I to, co ja chcę zrobić w moim przygotowaniu do tych właśnie takich projektów, kiedy biega się 300-400 kilometrów, bo to jest wynikowe tego, co zrobiło się wcześniej. Ale możesz normalnie wstać na, na drugi dzień z łóżka po takim biegu? Najczęściej bez problemu i to, to faktycznie kiedyś było inaczej. Wydawało mi się, że jak przebiegłem maraton, to później dwa tygodnie chodziłem troszeczkę sztywny. No właśnie. I tak, tak. Też było, no ale jeżeli już organizm przebiegł dziesiątki tysięcy kilometrów, to gdzieś ta regeneracja jest trochę przyspieszona i najczęściej zdarza się tak, że wstaję po 3-4 godzinach snu i jakby gotowy do kolejnego etapu biegu. Aha, że weekend, grilek, tak? I mogę dalej biegać, tak? Tak, no i a czasami i tak bywa, no bo, bo faktycznie starty jeden za drugim czasami... Nie ma, że się nakładają. No i też, jeżeli ktoś nie widzi Krystiana to i wyobraża sobie, że on wygląda jak jakiś Mariusz Pudzianowski, to nie. No, masz taką normalnie posturę sprintowca, sprintera. Staram się wyglądać jak to bo można powiedzieć normalnie. To jest faktycznie Przygotowanie fizyczne jest konieczne do tego, żeby móc wytrzymać e, takie obciążenia. Ze względu znowuż na obciążenia nie jest się w stanie tak na dobrą sprawę zbyt dużej masy zbudować. Także moim wyzwaniem nie jest e, pilnować się, czy, że nie zjadł za dużo, tylko raczej jest wyzwanie, żeby zjeść wystarczająco, bo jednak to... Zużycie kaloryczne dniowe jest wysokie, a już nie mówiąc o zawodach, bo tamto statystyki po prostu samo czasami otwieram szeroko oczy. Ile człowiek może spalić w ciągu jednego dnia? No właśnie, nie? ile to może spalić? Ostatni bieg 80 km, 7000 kalorii w ciągu 8 godzin. Ale to jest krótki dystans. Czyli polecasz średni. wszystkim na wiosnę, tak? Tak, aczkolwiek tutaj waga jest stabilna, dlatego że jednorazowy wysiłek nie, de, nie decyduje o tym, co będzie przez cały okres przygotowań. Więc po, po takim biegu jest regeneracja, odbudowanie tego, co się zużyło i przygotowanie do następnego startu na zasadzie superkompensacji. Także to jest taka zmienna, raz górka, raz dół. Jak w życiu. Jak w życiu. No i teraz w drużynie Kia Polmotor Running Team i pod patronatem Radia Szczecin. Szykujesz się na kolejne zawody, te najważniejsze w lipcu. Co to będzie, opowiedz. Wspólnie z, z Konradem Kijakiem i Kiją Polmotor zdecydowaliśmy się na na jeden taki bardzo duży projekt, który byłby dla moim również highlightem sezonu w pierwszej kolejności, mianowicie jest to pierwsza edycja biegów w Szwajcarii, który będzie startował pod nazwą Crossing Switzerland i tak to jak sama nazwa mówi Szwajcari całą Szwajcarię, dokładnie tak? start będzie w Liechtenstein w Adus. I będziemy biegli trasą via Alpina do jeziora Genewskiego, i tym samym oficjalny dystans imprezy jest 390 km. Pod warunkiem, że się nie pogubi. Po górach. Po Alpach, tak. Także przewyższeniem oficjalnie jest 24 tysiące metrów góry i w dół. To gdzie ty teraz trenujesz? W tej chwili jestem w Szczecinie, więc na pewno jakiś trening po płaskim. No jakieś tutaj górki też się znajdą u nas. Tak? Okres świąteczny był obóz przygotowawczy, dochodzeniowy w Szklarskiej Porębie. Tydzień temu byłem w Portugalii, gdzie biegłem zawody i przed zawodami zrobiłem jeszcze dobrych 75 km po górach. Treningowo i za tydzień będzie kolejny wyjazd już bardziej do Włoch i do, we Włoskiej Alpie i kolejne starty zaplanowane na tamtych, w tamtych terenach. Niesamowite. O to wszystko w ramach właśnie projektu. Też wspominaliśmy Kia Polmotor Sport to my, no i z nami też dlatego Konrad Kijak, dyrektor Kia Polmotor. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tak jest. No to proszę powiedzieć, co to za projekt dokładnie? Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że my od wielu lat, jako Kia Polmotor, teraz razem z tym właśnie projektem Sport, to my możemy wspierać tak bardzo szeroko sport, sportowców. A, a dzisiaj jest to dla mnie szczególny dzień, bo przyjechał do Szczecina Krystian, który, który dołączył do, naszemu, do naszego teamu Kia Polmotor Rank Team. My, tworząc ten projekt sportowy, chcieliśmy że zaprosić do niego. Cztery osoby, które będą jakby na pograniczu tej dużej kariery takie jak chociaż sportowy, jak Piotr Lisek, który jest naszym ambasadorem, e, e, czyli tacy, którzy się mocno rozwijają, ma, którzy mają doskonałe wyniki w sporcie, e, których możemy promować, którym możemy w, który, których możemy wspomóc w, w zdobyciu różnych sponsorów, więc e, to jest e, duża, myślę, taka nasza, e, nasze działanie nakierunkowane na to, żeby pokazywać właśnie takich sportowców, takich ludzi jak Krystian. Ja jestem bardzo dumny, że on jest z nami, bo e, to, co on robi to, to jakie wyniki i osiąga i jak reprezentuje też nasze miasto, bo no, my wszyscy bardzo jesteśmy dumni, że jesteśmy ze Szczecina. Na arenie międzynarodowej to jest nasze, nasze wielkie dobro i, i dziękuję Ci bardzo, że jesteś tutaj. No i a propos, Krystian przyniósł do studia tutaj nagrody. Opowiedz trochę więcej o nich. To są właściwie dwa pokale z jednej zawodu ze względu na to, że pierwszą edycję Eco Trail, która odbywała się w tym roku w Porto, Dwa tygodnie temu wygrałem jako w generalnej klasyfikacji. Jest jedynka jeden. na tych rzeczywiście. Jest jedynka ze względu na kategorię wiekową. Dostałem drugi medal, drugi pokal właściwie, no i medal finishera. Wszystko w takim w takim charakterze, jak to EcoTrail organizuje. Także. Jest to też seria międzynarodowych startów w Europie, w różnych miejscach, w Paryżu, w Florencji, bądź też i będzie pierwsza edycja również i w Polsce, w Warszawie na wrzesień. Także. A najbliższe zawody kiedy? Kiedy możemy za Ciebie trzymać kciuki? Już niedługo we Włoszech. Zaraz majówka i pierwszy weekend jest, są zawody nad Lago Maggiore, jeden z moich ulubionych terenów treningowych i biegowych zawodów. I Alpy nad, Nadmorskie, i stąd będzie pierwszy start tam. No to wszyscy ci słuchacze, Radia Szczecin, życzymy powodzenia. Naprawdę powiem ci, jesteś ultra. Dziękuję bardzo i zapraszam do śledzenia również na moim profilu Instagramowym. Jak sama nazwa mojego profilu Ginger Ultra wskazuje, łączy je jedno i drugie. Wielkie brawa. Dziękuję I wielkie bardzo. dzięki. Powodzenia.